graczki dzisiaj zagramy w grę Kingdom Rush. Więc zaczynamy bez przeciągania. Klikamy New Game. Dobrze. Klikamy Normal. Żeby móc zagrać. Start. Tu mamy, wybieramy poziom trudności i inne takie rzeczy. Poziom challenge'u. I dobra. Tu mamy samouczek. Sobie go pominę, ten samouczek, bo mi się nie chce go czytać. I zaczynam. Zbudujemy sobie tu najgorętsze życie. O nie, nie starczy nam. Czekajcie, wyślemy nowi przeciwnicy i gubimy. Przepraszam was za to coś, ale nie umiem tego na razie wyłączyć. Tu wam pokazuję właśnie, jak, ile mamy złota, życia i ile mamy fal. Ja sobie zrobię od razu challenge za zabicie owiec. Biedne owieczki. Postawimy tu bombę. Czekajcie. Dobra, oni nam idą tu cały czas. Kolejne 9 goblinów i mamy wieśniaków, też farmerów. Mieliśmy zabić owce. Biedne owieczki. Musimy zginąć, żeby odblokować challenge. Achievement sobie, czyli za to przynajmniej. Mamy nowego przeciwnika, orka. Kiedy usłyszycie jakby takiego sępa, to znaczy, że na fala idzie. Dobra, zabija rycerzy, czyli to jest jakby, nie wiem, czy to jest, o, była sęp. Nie wiem, co to jest. Tu jest obrona, strategia obrony. Słaby na nich, czyli magów. Musimy dawać dużo magów, żeby się obronić. Ja słyszę kolejnego sępa. Im wcześniej wystarczyjemy z falą. Tak, rycerzy możemy sobie ustawić. To ja wezmę rycerzy tutaj. I ustawię za blokadę. A tu maga. O kurde, lepsze mi zablokowane. Wyśniaki dam do pomocy. Dobra, easy. Tutaj też mamy pauzę, albo co? Startujemy ze swoim... Ooo, dobra. Mamy deszcz meteorytów. Tu się nam przyda. Tak to więc wygląda. Ten deszcz meteorytów. A takie jednostki, które idą grupkami na gobliny. Dobra jest maszyna bombowa, bo ona zadaje jakby taki obszarowy atak obszarowy na kilka mniej. Kilka stron i może zaatakować kilku przeciwników naraz. To była ostatnia fala. Przeciwnie to na 30. Dostaliśmy 71 diamentów. To był pierwszy poziom, przeszliśmy go na 3 gwiazdki. Mamy do ulepszenia. Mamy ulepszenia. Ja na razie ulepszę meteoryty i łuczników. W sklepie możemy kupić dynamit albo miksurę broniącą. Ja sobie sam kupię dynamit. On się bardzo przydaje. I statki odpływają. I tu go portał. Dobra. Lecimy następnym poziomem. Nie wiem, na trudne sobie nie damy. Camping. Dobra, lecimy. Kingdom Rush na początku jest bardzo łatwe, ale potem zaczyna być o wiele trudniejsze. Mamy odblokowane ulepszenie. Zobaczymy, jak to wygląda. No, o, sorry za nagrywarkę. Na razie sobie damy tylko liczników, bo to są gobliny. Taka strategia jest dobra. Tu bomber chyba, a tu mag. To w sumie nawet nie bomber, tylko bomber. Obierki sobie znowu wrzucamy. Tam się zajmą liczniki z nimi. I będę jeszcze wyśmiał do pomocy. No znowu ta nagrywarka, ja sobie przestawię tutaj. Zmarnowałem meteory przez nich. Tu mamy jeszcze taki plecak i właśnie mam to, co sobie kupimy w sklepie. Shit. No, bombard.
jest zabić 10 albo więcej owieczek. Lecimy dalej. Dobra. Lecimy z tym. O Jezus, już nam tu idą. Kolejna fala. Wilki. Magowie. Ile ich tu idzie? Jeszcze powiedzcie, że oni się rozejdą. Jak ich skosili. Tak, tu idą chyba godziny. O nie. Dobra, robimy tą obronę, co nam podawali. Nie wiem, czy ta obrona zadziała dobrze. O, dobra, tych owieczek już nie zabiję, bo oni... Po prostu... To siano wygląda jak z Assassina. Rzeczywiście to trochę pomaga, ale trochę. Tej fali na razie jeszcze nie puścimy, bo ona jest duża, a tu już nam idzie, albo puśćmy, naładujemy sobie meteora i jeszcze achievementa dostaliśmy. No. I to po to są bomberzy, jak idzie taka chmara komarów. To wtedy bomberzy są dobrzy. Rycerzy sobie ulepszymy. Teraz przynajmniej mają jakiś armor. Wilki biegną. Dobra, orki. Tą falę możemy puścić, to ostatnia. Mam przygotowany deszcz meteorów. O kurde. Idą. To nam się uda się. Widzicie, jak sobie farmerzy poradzą z wilkami. Z nim już sobie nie poradzą. Z tym też chyba sobie nie poradzą, choć nie wiem. Teraz strzelają dynamitem, nie bombami. Widzicie, jak mądre. Teraz więcej życia biorą, teraz biorą tego blinki na hita. Jak to satysfakcjonuje, jak oni tak wybuchają. I zostają po nich same flaczki. O ja. Dobra. Wygraliśmy to na 3 gwiazdki. 126 diamentów tym razem. Poczekamy. O. Zrobimy jeszcze tylko ten poziom i kończymy odcinek. I kupimy sobie to. W następnym odcinku kontynuujemy tę grę. I za niedługo zaczniemy nową wersję tej Kingdom Rush. O nie, jakie nie. Dobra, nieważne. Aż dwa przejścia będą szli z dwóch stron. Jakby tu zaplanować? Może... Mamy 300. Masz 300. To może zrobimy tak. Potem rycerzy. Bombera. Łuczników, a tu będzie mag. Gobliny na razie idą. To bomber był dobrym posunięciem. Bo będzie dużo goblinów, jeśli nie widzicie, to przepraszam, odsłoniłam. To już możemy wywalić tutaj. Tu już mamy obronę. Ta bomba jest fajna, bo ona wykosi wszystko, co jest. Ona kosztuje 999 diamentów. Więc strasznie drogo. Dobra. Mamy 100? Mag. Wilki. Ciekawe, co by się stało, gdybyśmy dali dwóch bomberów.
O nie. O nie. Drugi bombard. Powiadomienie, ja wiem, że nie zwracajcie uwagi. Dobra. Już teraz ich podwójny ten bombard niszczy. Gobliny idą. Od góry co będzie szło? Wilki. Wilki to jest chyba najbardziej przeze mnie znienawidzony przeciwnik. Bo są szybkie i ich zaleta to, że nie mają mało życia. Dobra, kupimy ulepszenie do łuczników, żeby już lepiej to szło. Znaczy do jakich? Do rycerzy, żeby lepiej szła ta walka. Tu ile chciał sobie przejść. Dobra, zaraz kupimy lepiej. Orki idą. Kupimy łucznika czy ulepszenie? Dobra, łucznika i ulepszenie. Czekajcie, nie zobaczę, co już idzie. Dobra, idą same orki pewnie. Tu się rycerze nimi powinni zająć. I bomberzy też. Naprawdę, dobra. Ulepszenie do łuczników. I zaraz do bomberów sobie ulepszę, żeby strzelali dynamitem. I tu jeszcze jest blokady rycerzami. Szaman. To jest właśnie najgorsza chyba postać. Dobra, szamany zaczęły iść. Tu puścimy kolejną falę. Tu idzie już ogr. Na szamany najlepsza taktyka. Dobrze. Szaman ma bardzo dużą odporność na magów, więc trochę słabo. Tu już nam zaraz rycerze zabiją. Orki raczej nie przejdą. Ulepszenie dla maga. O kurde, co to się stało? Wyszło mi. Dobra, to nieważne. Jeśli mi wszystko co przeszkodzi w nagrywaniu. Szaman na najgorsze rzeczy jest to, że się leczy. Ork, szaman, goblin, wolf. Goblin. Dobra. Jak na razie easy. Lecimy z tą falą. Tu sobie damy rycerzy, żeby ich tu zablokowywali. O, widzicie? Od razu lepiej. Tu sobie damy tak. Tu idzie dużo goblinów. Jak przejdą na dół, to już nie przeżyją raczej. Od bomberów. Tu jeszcze tam jest łuczników, żeby mieć jakiś szybki strzał. Tu jeszcze mamy kilka wolnych miejsc. Mamy cały zmarnowali my. Mieliśmy tylko jeden, więc lecimy. Wow! Dalej mamy 20, żyć na 20, a to dopiero jeszcze dwie fale. Musimy to przeżyć. Jeszcze tylko dwie fale, proszę, żebyśmy to przeżyli. Łucznik jest lepszy. Tu jeszcze 160 na maga. O, znowu nagrywarka. Idą ogry. Czyli najgorsza jednostka w całej grze. Ogr. Duży damage strasznie ma. Dobra, lecimy dalej. Na tą nagrywarkę. Idzie ogr. Musimy go zatłuc. On ma na hita moich farmerów, więc nie ma tu co liczyć na nich. Nie w ogóle to jest dobre na ogra. Chyba magowie. Ty już nie dosięgają, bo znowu. Ta gra ma strasznie dobrą grafikę. No widzicie, już podszedł ogr, ale już po ogrze chyba, że go szamany uleczą. Nie zdążyły na szczęście. Idzie ogr i ogr. Dwa ogry. Czy sobie poradzimy? Nie wiem.
właściwie na razie easy. Idą ogry. Idzie ulepszenie do maga. A tu idzie drugi łucznik. Jest achievement. Jak się nie cierpię tych ogrów właśnie. Już im połowa HP zeszła. No naprawdę, milimetry brakują. Teraz tutaj trafię 500 wrogów zabij. Nie chcę marnować na nich meteorytów, ale chyba będę musiał. Nie no, nie będę musiał, chyba że szamany przyjdą. Ten ogr już nie żyje. Ten też zresztą. Ma tam jakieś minimalne życie. Ten już nie żyje, ten też już nie będzie żył. Ja już chcę skończyć tą falę, więc spuszczę te meteoryty, żeby były jak najmniej meteoryty. Spuszczę te meteoryty wieśniaków. Dobra. Tu ulepszenie, żeby szybko ich wykańczał. I kończymy falę. Jeszcze wygrana. 3 gwiazdkowa, 144 diamenty. No i dobra, więc tak, kończymy ten odcinek, więc wow, czekajcie, jeszcze mam odblokowanego bohatera, Sir Geralt Lightserk, jakoś tak, Lightserker, gratis, tak, jest dużo bohaterów. Jest nawet król. Thor. Dobra. Ale płatny. Ulepszymy sobie jeszcze coś. Na przykład moich pomocników farmerów. I bomberów. No i dobra. To kończymy ten odcinek. I do zobaczenia i cześć.